Cześć, witajcie. Ja niedawno wróciłam do domu i tak szybciutko pokażę Wam takie malutkie zakupy, które zrobiłam, bo niedługo muszę wychodzić, odebrać dzieci ze szkoły, już jest godzina w pół do trzeciej, ale tak myślałam, że Wam jeszcze szybciutko pokażę, co kupiłam, zanim pokażę dzieciom. Ogólnie to wybieramy się jutro i w niedzielę wybieramy się na urodziny. Mój synek został zaproszony na urodziny. Jutro został zaproszony do kolegi na urodziny, a w niedzielę koleżanka ze szkoły zaprosiła go również na urodziny i postanowiłam kupić ten sam prezent. Jest to taka rodzinna gra, już Wam pokazuję. Nazywa się Hungry Hippos. I w tą grę można grać dwie osoby do czterech osób, od dwóch do czterech osób i tak wygląda. Hungry Hippo, czyli jest to taka rodzinna gra. Powiem Wam, że stwierdziłam z moim mężem, że najlepiej jest kupić gry rodzinne. Hungry Hippo. I jeszcze do tego mam, już Wam pokażę, kartki. Tu jest dla dziewczynki na szóste urodziny kartka. I w środku tak wygląda, z gwiazdkami niebieskimi. I jeszcze jedna kartka, taka kartka czysta w środku. Bardzo ładna koperta również do tej kartki, taka inna. Także to jest na jutro, idziemy, jak Wam właśnie mówię, na imprezę urodzinową jutro i w niedzielę, także mamy taki zajęty jutro dzień. Plus mój młodszy synek w sobotę rano zawsze ma futbol, czyli lekcję piłki nożnej, także będzie miał taki zajęty jutro dzień. I powiem Wam, że te właśnie gry planszowe kupiliśmy w Sainsbury's supermarkecie, bo tam mają zabawki. Jest to taki duży supermarket, gdzie można kupić zabawki, ciuchy, wszystko do domu. Plus jeszcze kupiłam, była przeceniona ta skarpeta mikołajowa, zobaczcie, świąteczna, tak wygląda, już Wam pokazuję, jest bardzo duża, jest tutaj Mikołaj narysowany, jak widzicie, bardzo, bardzo duża, jest pluszowa, bardzo miła w dotyku, plusz i oczywiście tutaj ma kieszeń i tutaj ma uchwyt. I ja, ona była przeceniona, już nie pamiętam. Wiem, że była na pewno przeceniona. Znajdę rachunek, Wam powiem. Wiecie co, nie mogę znaleźć rachunku. Myślę, że mój mąż ma rachunek w portfelu, ale ona była przeceniona. Kosztowała chyba 10 czy 11 funtów, a kupiłam ją chyba za 7 funtów lub za nawet za 6 funtów. Także ona była taka w dobrej cenie, Wam powiem, ta skarpeta świąteczna, bo jest duża. I kupiłam jedną tylko tą skarpetę mikołajową, świąteczną, z myślą o moim młodszym synku, bo on w tym roku ma przedstawienie świąteczne za 2 tygodnie i jego rola to jest taka, że on ma wstać i powiedzieć kilka zdań, właśnie muszę się z nim uczyć, plus ma ubrać się na świąteczno, na świąteczny wystrój, zaraz Wam pokażę, co jemu kupiłam, i ma trzymać właśnie świąteczną skarpetę. Także na pewno on to przyniesie do domu po wystąpieniu, ale tak myślałam, że naprawdę jest taka fajna, duża, inna. Tutaj jest Mikołaj, broda, jak widzicie, tak wygląda. Także będzie potrzebował do szkoły na przedstawienie. Również dla chłopców wzięłam, byłam w Nexcie, bo obok był również Next. I ja Wam powiem, że jak wchodzę do Nextu, to zawsze kupuję moim chłopcom takie same ciuchy. Staram się. Zobaczcie, taki piękny sweterek niebieski. Ten tutaj to jest na wiek 6 lat, 15 funtów. Już Wam z bliska pokażę, ale Wam powiem, że jest naprawdę bardzo miękki, ciepły. Nie jest taki za bardzo gruby, Mikołaj, śnieg. Powiem Wam, że bardzo mi się spodobał ten sweterek niebieski. Również dla mojego starszego syna, również wzięłam taki sam. Jest to na wiek 12 lat.
Bardzo ładny sweterek, prawda? I jeszcze wzięłam dla chłopców, jeszcze Wam pokażę. Wzięłam koszulki również świąteczne, to jest dla mojego młodszego synka. Ta koszulka kosztowała 9 funtów. Świąteczna koszulka. Tutaj ma wszystko, wszystko na tej koszulce się dzieje. Taka kolorowa. Jeszcze Wam powiem, ile ten sweterek duży, większy kosztował. Kosztował 18 funtów, ten większy sweterek. Ta koszulka 9 funtów. I oczywiście dla mojego starszego syna wzięłam taką samą koszulkę. I ta koszulka, i tutaj zobaczę cenę na rachunku, kosztowała 12 funtów na mojego starszego syna. Na pewno chłopcy będą lubić, bo oni lubią takie kolorowe koszulki. Mój młodszy synek również ma w szkole świąteczny obiad, także dlatego wzięłam mu więcej świątecznych rzeczy. Tak myślę, że możliwe, że ubierze tę koszulkę. Ma właśnie choinkę, ma dyskotekę również. I jak Wam mówię, przedstawienie świąteczne. Także myślałam, że wezmę im sweterki i koszulki. Mój starszy syn również będzie miał na obiad świąteczny w szkole średniej. Także sweterek lub koszulkę również ubierze do szkoły. Jeśli mieszkacie w Anglii, to Wam bardzo polecam Next dla dzieci. Ja uwielbiam Next dla dzieci. Zawsze znajdę coś dla moich chłopców. Także są to takie malutkie zakupy, ale tak myślałam, że Wam teraz szybciutko pokażę. I będę już kończyła, bo będę się ubierała. Z powrotem muszę wyjść odebrać chłopców ze szkoły, także na razie. Cześć, witajcie. Witam się z Wami w weekend. Ja niedawno wróciłam z Asdy i tak myślałam, że Wam pokażę malutkie zakupy, które zrobiłam. Przepraszam za mój głos, jestem ochrypnięta. Przez ostatnie dwa dni złapałam przeziębienie. Jak widzicie, mam tutaj wodę z miodem, z cytrynką. Ciągle piję, byłam również w aptece po lekarstwa. Dzisiaj się już tak lepiej czuję, ale najgorzej jest wieczorem i w nocy, bo nie mogę spać, gardło mnie bolało. Już troszeczkę lepiej, ale musiałam jechać na zakupy dzisiaj. Zrobiłam takie malutkie zakupy w Aście, zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Wypakowałam na razie tutaj, wszystko Wam pokażę, zanim włożę do lodówki. Mój młodszy synek idzie również dziś na birthday party, ale ja postanowiłam, że zostanę w domu. Mój mąż weźmie dzieci na właśnie na urodziny, na imprezę. Tylko muszę mu spakować prezent i tak, ja zostanę w domu. I muszę zrobić kilka rzeczy. Muszę poprasować, zacząć obiad gotować, także tak myślałam, że Wam teraz szybciutko pokażę, co kupiłam w Aździe. Kupiłam dużą kawę rozpuszczalną, była promocja tej dużej kawy rozpuszczalnej. Kupiłam również dwa opakowanie jajek. Tutaj mamy kiełbaski pepperoni, jak i szynka w plastrach. Wzięłam również trzy opakowania borówek. Dla chłopców również wzięłam wrap snack, czyli jest tutaj w środku serek, szynka. Miałam tego dodatkowe dwa opakowania, ale już chłopcy wzięli na górze, na razie jedzą, zanim pójdą na właśnie na imprezkę, taką przekąskę mają teraz. Tutaj również wzięłam dwa jogurty Greek Style Yogurts, mój ulubiony Alpro jogurt waniliowy, dwa mleka oat no sugar, czyli mleko owsiane. Tutaj wzięłam jogurty dla chłopców i tutaj mam również taka przekąska nachos ze serkiem, 6 w środku. Wzięłam również brokuły, tutaj mam dwie cukinie, kukurydzę, marchewkę, jak i olej. Wzięłam duże opakowanie piersi z kurczaka. Również wzięłam duże nogi z kurczaka i tak myślę, że dziś zrobię na obiad w piekarniku z warzywami. Również wzięłam dwa opakowania, jak widzicie, kiełbasek. Te tutaj kiełbaski, one są naprawdę bardzo dobre, te kiełbaski. Te tutaj to mamy jabłkowe, ale są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jabłkowo z miodem. Również wzięłam takie zdrowsze, owsiane przekąski, czyli właśnie batoniki,
czekoladowe z miodem, syropem. Tutaj dla mojego młodszego synka wzięłam mu Happy Hippo, czyli Kinder, takie ciasteczka w środku. Również wzięłam mu zwykłe ciasteczka, czyli herbatniki. I tutaj dla mojego starszego syna do szkoły batoniki, w środku jest ich 3 i one są z owocami w środku, oblane białą czekoladą. Również wzięłam banany, cytryny. W Aździe również znalazłam polską paprykę słodką. I również wzięłam przyprawę do ziemniaków i frytek, również w Aździe. I jeszcze w Aździe wzięłam kucharek przyprawę. I jeszcze tutaj do mięska, do kurczaka, jest to chiński sos, sweet and chili and garlic, czyli czosnkowy sos. I są to wszystkie zakupy, które dziś zrobiłam w Aździe. Ja już na dziś będę kończyła tego vloga. Mam nadzieję, że ten króciutki filmik również Wam się spodobał. Dajcie łapkę do góry. I jeszcze Wam powiem na zakończenie tego filmiku, że niedługo zobaczycie niespodziankę. Nie mogę Wam zdradzić więcej szczegółów, ale zobaczycie w moim następnym filmiku. Mamy niespodziankę z mężem dla całej naszej rodziny, dla Was również. Już się nie mogę doczekać naprawdę, ale Wam nic nie mogę powiedzieć, co to będzie. Również następny weekend będziemy ubierać choinkę, będziemy ubierać cały dom. Także na pewno dla Was nagram taki świąteczny filmik, vlog. Tak, także już się nie mogę doczekać. Święta idą i tak i będzie naprawdę, dzieci będą niedługo bardzo, bardzo zadowolone i szczęśliwe, także nie mogę Wam zdradzić nic więcej. Zobaczycie w moim następnym filmiku, także koniecznie musicie oglądać i jeśli jesteście nowi, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, będzie mi bardzo miło. Cześć!